Cześć, to Tech Talk IT powered by Software Mind. Posłuchasz tu opinii ekspertów Software Mind i poznasz nowinki technologiczne. Cześć, nazywam się Kasia Gralczyk i jestem Senior Software Engineer w Software Mind. W branży IT zaczęłam około 7 lat temu. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co mnie czeka, natomiast postawiłam sobie jeden cel. Bycie coraz lepszą programistką, bycie dobrą programistką. Początkowo myślałam, że wystarczy znajomość jednego języka programowania, jakichś frameworków, bycie na czasie. Natomiast później, wraz z nabieraniem doświadczenia, odkryłam, że jest coś, coś dodatkowego coś, co sprawia, że ten poziom profesjonalizmu wynosi się na wyższy poziom. Tym dodatkowym czynnikiem jest clean code, o czym chciałam opowiedzieć Ci dzisiaj. Czym tak właściwie jest clean code? Moim zdaniem jest to niejako regulamin, którego powinien trzymać się programista. Może regulamin to jest takie za mocne słowo. Jest to zbiór zasad. Które ułatwiają nam komunikację w zespole, współpracę. Nie oszukujmy się, ale większość z nas jednak pracuje w kilkuosobowych zespołach. Rzadko kto jest freelancerem i ma na sobie całą odpowiedzialność związaną z projektem. Często musimy współpracować, aby ta współpraca była łatwiejsza, przyjemniejsza, aby nasza praca była efektywna. Warto stosować się do pewnych wypracowanych reguł które właśnie zostały nazwane regułami clean code, czystego kodu. Zaczynając może od samego początku, zanim, zanim przejdę do takiego, takiej kwintesencji, zacznę od najbardziej podstawowych rzeczy, które myślę każdy z nas może, może zastosować już od dzisiaj. Są to dobre praktyki programistyczne. Pierwszą z nich myślę, jest stosowanie opisowych, krótkich nazw. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy przychodzimy do nowego projektu, chcemy rozpocząć pracę, ktoś każe nam napisać nie wiem, jakiś kalkulator albo fragment kodu, który będzie zapisywał konkretne dane do bazy danych. Co wtedy? Musimy znaleźć odpowiednie miejsce w kodzie, prawda? O ile łatwiej byłoby, gdybyśmy wiedzieli konkretnie, gdzie zacząć, zamiast przeszukiwać kilkaset, kilka tysięcy linijek kodu, analizując każdą z nich oddzielnie i zastanawiając się, co tak właściwie tam się dzieje. Jeśli wiedzielibyśmy, że powiedzmy, chcemy zapisywać dane, które. Wypluwa nam, nie wiem, walidator. Wtedy szukamy klasy o nazwie Walidator, tak, i już mniej więcej wtedy wiemy, w którym momencie możemy zacząć, gdzie możemy się, gdzie możemy rozpocząć swoją pracę, gdzie możemy dopisać swój fragment, tak aby było to czytelne dla wszystkich. Opisowe nazwy stosujemy zarówno do nazw klas, jak i nazw metod. Dodatkowo powinny być one jak najkrótsze. Im krótszy fragment tekstu, tym łatwiej się go czyta, tym łatwiej się go analizuje. Opisowe nazwy powinny mieć również nasze zmienne, stałe. Wtedy dokładnie wiemy, co one przechowują i nie musimy zagłębiać się w szczegóły implementacji. Kolejną dobrą praktyką jest stosowanie pewnych schematów wypracowanych już na przestrzeni lat przez innych programistów, czyli wzorców projektowych. Myślę, że jest to temat na tyle obszerny, że nie będę się w niego zagłębiać, dlatego teraz przejdę do, do clou całego wystąpienia, mianowicie do zasad clean code. Bazowym elementem jest solid. Nazwa jest, zbieżność nazwy jest tutaj może i przypadkowa, Solid oznacza rzetelny, solidny, tak, nasz kod taki właśnie powinien być. Natomiast w rzeczywistości jest to akronim składający się z pierwszych liter pięciu głównych reguł. Zacznę od pierwszej z nich. S jak single responsibility, czyli zasada jednej odpowiedzialności. Zasada ta mówi o tym, że nasze, nasze klasy powinniśmy pisać w taki sposób, aby odpowiadały za tylko i wyłącznie jedną rzecz. Można to również zastosować do metod, tak? Metody też powinny robić tylko jedną rzecz, dokładnie tą, na którą wskazuje ich nazwa. Single responsibility jest, myślę, zasadą najłatwiejszą do wyjaśnienia, najłatwiejszą do zastosowania w swoim kodzie, najłatwiejszą do, do zaimplementowania. Zwiększa być może liczbę klas, w naszym projekcie, natomiast też zwiększa jego czytelność, zwiększa czytelność kodu, przez co zwiększa się też efektywność naszej pracy. I zmniejszamy w ten sposób ilość klas typu szwajcarski scyzoryk. Jak wiadomo, jeśli coś jest do wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego. Jeśli mamy konkretne zadanie, to chcemy zastosować dedykowane narzędzie. Przykładowo, chcemy otworzyć wino do kolacji, to sięgniemy po korkociąg, a nie po multitula. Dlatego też e, widząc e, miejsca w kodzie, gdzie dzieje się tak naprawdę wszystko, warto pomyśleć o tym, czy można by było w tym w tym miejscu wydzielić coś do, do oddzielnych klas. Nie jest to naprawdę duży nakład pracy, a, a znacznie poprawia y, jakość kodu. E, przykład, e, przykład taki z życia, e, z życia programisty. E, wyobraź sobie e, klasę e, customer. E, może się wyda, wydawać, że klasa będzie przechowywać jedynie dane dotyczące użytkownika, jego, nie wiem, nazwę, login, hasło, nie wiem, może adres e-mail, ale ktoś dodatkowo wrzucił tam również walidację adresu e-mail, tak? Niby jest to powiązane, ale yy, kiedy przyjdzie ktoś nowy do projektu, okaże się, że coś jest nie tak właśnie z tą walidacją. Yy, nie będzie wiedział, gdzie zacząć szukać, tak? Będzie szukał e, klasy odpowiedzialnej za walidację adresu e-mail, nie znajdzie jej, będzie musiał e, poświęcić e, chwilę, może nawet dłuższą chwilę na, na debagowanie i znalezienie, e, znalezienie odpowiedniego miejsca. E, i, I w ten sposób straci czas. Tak, zdenerwuje się, a gdyby wszystko było napisane od początku, wydzielone do, do oddzielnej klasy, wtedy, wtedy sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, praca byłaby znacznie łatwiejsza. Dobrze, myślę, że tyle o, o zasadzie Single Responsibility. Myślę, że nie ma tutaj e, nic więcej do dodania. Przejdźmy do kolejnej, czyli o jako open close, zasada otwarcia-zamknięcia. E, mówi o tym, że nasze klasy powinny być otwarte na rozszerzenia i zamknięte na modyfikacje, co oznacza że dodawanie nowych funkcjonalności powinno być łatwe i przyjemne. Dodając nową funkcjonalność nie powinniśmy wprowadzać modyfikacji w istniejącym kodzie. Każda najdrobniejsza zmiana może się okazać fatalna na produkcji, może się okazać, że przez przypadek modyfikując istniejący kod, zepsuliśmy coś co działało od zawsze, tak? Nieświadomie to zrobiliśmy. Konsekwencje Należałoby wtedy ponieść, yy, i nie jest to przyjemna sytuacja. Stosując zasadę open close, takich sytuacji unikamy. Tak, to, co zostało zrobione, jest zrobione. Nowa rzecz jest zupełnie oddzielna. E, przykładem e, może być tutaj e, praca nad e, projektami open source, bibliotekami i frameworkami. Nikt z nas nie chciałby zmuszać użytkownika do pobierania nowej wersji tylko ze względu na to, że musieliśmy wprowadzić kod, zmiany w kodzie źródłowym i nagle okazuje się, że to, co zawsze, od zawsze działało, przestaje działać i użytkownik jest po prostu zmuszony pobrać nową wersję. Nie. Użytkownik powinien mieć wybór, czy chce zaktualizować swoje oprogramowanie, czy chce korzystać z nowych funkcjonalności. Nie powinien być do tego nigdy zmuszany. Jak najłatwiej zachować zasadę open close, stosując odpowiedzialnie dziedziczenie? Mówiąc odpowiedzialnie, mam na myśli pamiętać o tym, żeby, każde, żeby klasy pochodne zawsze implementowały wszystkie metody klas bazowych. Tak? Nie może być tak, że w, powiedzmy, wybierzemy sobie jedną metodę z klasy bazowej i, i w przypadku jednej klasy pochodnej będziemy tam rzucać wyjątek. Nie, taka sytuacja jest niedopuszczalna i prowadzi do właśnie zachwiania tej, tej reguły. Kolejnym przykładem, jak łatwo zachować zasadę open-close są niektóre wzorce projektowe, jak most, fabryka, builder czy strategia, które umożliwiają pierwsze z nich, tak jak... Tak jak most, czy builder, czy, czy fabryka, pozwalają nam na połączenie fragmentów kodu, które bez konieczności modyfikacji jednego i drugiego dodajemy taką dodatkową warstwę, i dzięki temu jesteśmy w stanie skomunikować dwa elementy systemu. Strategia opiera się na, z kolei na, na, na stworzeniu jednego interfejsu bazowego które będą implementować poszczególne strategie, i stworzeniu klasy, która będzie odpowiedzialna za wybieranie strategii wedle kryterium, którego, które oczekujemy sprawdzać. Trzecia reguła Solid, L jak Liskov Substitution, czyli zasada podstawienia Liskov. Nazwa wywodzi się od amerykańskiej programistki Barbary Liskow i mówi nam o tym, że każda klasa pochodna powinna być w stanie zastąpić w pełni klasę bazową. Co oznacza, iż każda klasa pochodna powinna implementować wszystkie metody z klasy bazowej, tak żeby można było bezpiecznie stosować je wymiennie. Doskonałym przykładem są tutaj kolekcje w Java. Wyobraź sobie metodę, która przyjmuje jako argument ogólną kolekcję list. I pewnie jak już zdążyłeś zauważyć w trakcie swojej programistycznej kariery, Mając do czynienia z taką, z taką metodą, możesz w trakcie wywoła jej wywołania podać jako argument zarówno tree list, linked list, linked list, array list czy inne implementacje e, kolekcji list i nie, nie ma tutaj żadnego problemu. Dobrze, w takim razie, kiedy ta reguła może zostać złamana? Reguła może zostać złamana, kiedy um, źle zaprojektowaliśmy mechanizm dziedziczenia. E, przykładowo, e, stworzyliśmy sobie klasę bazową Animal, e, która reprezentuje jakiś zbiór zwierząt, prawda? Mamy poszczególne implementacje: e, Tiger, e, Zebra, Cheetah e, oraz Fish, tak? E, następnie e, chcemy. Zaimplementować metodę, która y, będzie przyjmować jako argument y, klasę Animal, natomiast y, gdzieś tam w trakcie jej działania chcemy y, dobrać się do, do pewnej funkcjonalności, powiedzmy run. tak? Jak wiadomo, dobrze, ryba jest zwierzęciem, tak? Może implementować interfejs Animal, natomiast nie jest w stanie biegać. Jest to fizycznie niemożliwe. Więc w tym przypadku pewnie w trakcie implementowania metody RAN w, w klasie FISH będziemy rzucać wyjątek. W tym wypadku widać, że mm, nie jest możliwe zastąpienie klasy Animal przez klasę pochodną FISH, więc zasada podstawienia została tutaj złamana. Czwarta zasada Clean Code, czyli interface segregation, jest dość łatwa i prosta w zrozumieniu. Powinniśmy tworzyć jak najmniejsze interfejsy. Interfejsy odpowiedzialne za jak najmniejszą, jak najmniejszą liczbę funkcji, jak najmniej funkcji. W idealnym, w idealnym świecie możemy nawet tworzyć interfejs mający definicję tylko jednej metody, prawda? I implementować po prostu kilka interfejsów w zależności od potrzeby. Natomiast wiemy, że w życiu bywa różnie. Warto jednak trzymać się tego założenia, że powinno być ich jak najwięcej i powinny być jak najmniejsze. Dobrym przykładem, myślę, będzie tutaj y, sytuacja z y, autami. Mamy, jak wiadomo, y, auta elektryczne, mamy auta napędzane y, paliwem stałym. Oba mają te same, y, mają część tych samych funkcjonalności, mogą przyspieszać, mogą zwalniać, y, mogą hamować. Różnica jest jedynie tutaj w silniku, tak. Dobrym pomysłem byłoby tutaj wydzielenie z interfejsu, początkowego interfejsu czy klasy abstrakcyjnej CAR, fragmentu z tymi właśnie wspólnymi funkcjami, które, które powinny być takie same, oraz oddzielnego interfejsu odpowiedzialnego za rodzaj silnika i, i, i pobiera, pobieranego paliwa czy, czy napędu. Tak, w związku z tym dla aut elektrycznych implementowalibyśmy ogólny interface car oraz interface electric engine, powiedzmy. Natomiast dla aut napędzanych silnikiem paliwem stałym implementowalibyśmy interfejs car oraz interface motor engine. Możemy się również pokusić o to, żeby interfejs Motor engine implementował e, car. Wtedy, wtedy nie musielibyśmy w, w klasie dla, dla e, aut napędzanych paliwem stałym e, implementować dwóch interfejsów, tylko jeden. Tak samo dla, dla aut elektrycznych. E, pewnie możesz sobie też zadać pytanie, co z autami hybrydowymi? Wtedy możemy zaimplementować po prostu dwa interfejsy, tak? Będziemy mieć pewność, że mamy. Wszystko, co potrzebujemy, wszystkie funkcjonalności, jednocześnie przy jednoczesnym rozdzieleniu ich do, do oddzielnych interfejsów. Ostatnia z zasad Clean Coast D, jak Dependency Inversion. Zata, zasada ta, moim zdaniem, jest dość ciężka w zrozumieniu, natomiast stosunkowo łatwo jest ją zachować. Zasada mówi o tym, że moduły wysokopoziomowe nie powinny być zależne od niskopoziomowych implementacji. Innymi słowy, powinniśmy jak najczęściej korzystać z warstw abstrakcji. Jak to, jak to zastosować w praktyce? Mając do wyboru powiedzmy podanie jako parametr metody szczegółowej implementacji, skorzystajmy z klasy bazowej, tak? użyjmy interfejsu, użyjmy klasy abstrakcyjnej, którą rozszerza, zamiast podawać szczegółową interpretację. Dzięki temu również otworzymy się na możliwość drugiej zasady, zachowania drugiej zasady: solid, open, close. Jak widać, zasady wszystkie, wszystkie zasady solid przenikają się, łączą się niejako ze sobą, więc bardzo ważne jest tutaj ich dobre zrozumienie i, i pamiętaj, nie trzeba się wszystkiego stosować w 100%. procentach. Wiadomo, życie, życie weryfikuje często. Fajnie jest wiedzieć, na czym one polegają, co robią i w miarę możliwości stosować je w praktyce. Nie samym solidem clean code stoi, mamy jeszcze kilka innych bardzo istotnych zasad. Pierwsza z nich kiss, keep it simple, stupid. Kod powinniśmy utrzymywać w jak najprostszej formie, tak żeby był jak najłatwiejszy do zrozumienia więc wręcz głupi tak, żeby każdy programista dołącza, dołączający do Twojego zespołu, niezależnie od poziomu zaawansowania, był w stanie szybko się wdrożyć, był w stanie rozpocząć swoją pracę szybko. E, następna zasada, Jagni, you, you ain't gonna need this. E, to tę zasadę, szczerze mówiąc, często e, łamie się w dużych projektach, e, głównie przez to, e, iż e, jesteśmy skłonni do prędzej, do zakomentowania fragmentu kodu. Niż do jego usunięcia. Tak Zakomentowany kod zawsze można odkomentować i z powrotem użyć, ale czy jest to konieczne? No nie bardzo. Zostawianie czegoś na przyszłość, na lepsze jutro, zwykle kończy się tym, że nigdy tego nie użyjemy. Tak? Więc po co trzymać takie, takie fragmenty, z których nie korzystamy? Zmniejszają one czytelność, sprawiają, że musimy skrolować dłużej. I tak nie są używane, więc warto je, warto je usunąć. Tak? Nie można zachowywać czegoś na później tylko dlatego, że było fajnie napisane. Tak? Ktoś zastosował jakiś ciekawy wzorzec projektowy, ale okazało się, że, że nie jest już potrzebny. Usuńmy po prostu i tyle. Ostatnia zasada Boy Scout Rule e, mówi o tym, żeby zawsze zostawiać kod w lepszym stanie niż go zastaliśmy. Nie bójmy się refaktoringu. Są so. Testy unitowe są testy integracyjne, dbając o odpowiednie pokrycie kodu testami. Refaktoring naprawdę nie jest straszny, a poprawia, poprawia jakość tworzonego przez nas oprogramowania, tym samym poprawia też nasze samopoczucie, gdyż jesteśmy zadowoleni z tego, co napisaliśmy i, i, i dumnie możemy się podpisać. Pod tym kodem i nie wstydzić się, że ktoś kiedyś sprawdzi, kto nas pisał, i wyjdzie na to, że to my. Dobrze, myślę, że na tym mogę dzisiaj zakończyć moje wystąpienie. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z tego coś dla siebie i, i pomoże ci to w przyszłej pracy i w rozwoju swojej kariery. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze światem technologii, dobrymi praktykami i nowinkami z branży, subskrybuj nasz kanał oraz obserwuj Live at Software Mind w social media.